Hejka wszystkim! Tutaj! No i stało się, robaczki. Wbiliście 800 łapek w górę w zaledwie jeden dzień. Więc tak jak obiecałam, będzie kolejny odcinek Stoki. Tym razem mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej. No bo skorzystałam z podpowiedzi, jakie dawaliście mi w komentarzach. To jak? Jesteście ciekawi? Dajecie! No więc nagrywamy kolejny odcinek Stoki. Wbiliście te 800 łapek strasznie szybko. Więc pobawimy się tym razem, porobimy więcej może rzeczy w toce. Dużo osób z Was pisało mi jakieś podpowiedzi, co można zrobić, co kliknąć, że można w ogóle gotować w tej grze. Nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, ale to wszystko sobie powolutku popatrzymy. Dobra, wykorzystam pierwszą podpowiedź, którą mi daliście. Ponoć jak się naciśnie na to słoneczko i księżyc, to się zmienia albo na dzień, albo na noc, więc próbuję. To faktycznie działa! Ja chcę jeszcze raz. Ale super jesteście, że piszecie mi o takich rzeczach. Ja bym w życiu na to nie wpadła, żeby nacisnąć słoneczko albo księżyc i że mi się zmieni dzień na noc. No to zaczynamy od dnia. No i wchodzimy do naszego domku. Ogólnie, pod ostatnim filmikiem mieliście zadanie, żeby wymyślić jakąś nazwę dla postaci z tej gry. No i wybraliście komentarz Werki Aferki, w którym nazywa moją postać Siwkiem. Bo ogólnie cała sytuacja jest na tyle śmieszna dlatego, bo moi rodzice całe życie mówili na mnie Siwek. Jak byłam mała, miałam strasznie jasne włosy, takie niemalże właśnie siwe i stąd się wzięło, że moi rodzice, nie wiem jak to wymyślili, ale zaczęli mówić Siwek. No a że Werka jest moją kuzynką, no to często to słyszała i dlatego to też zaproponowała, więc postać będzie nazywała się Siwek. Siwek, wstajesz! Nie ma spania, jest już środek dnia. Bardzo mnie ciekawi, bo pisaliście mi w komentarzach, że tam gdzie ostatnio byłam, gdzie była noc i nic nie widziałam, w tym takim sklepie dużym z czarnym kotem, można mieć kotka. I pierwsze, co musimy zobaczyć, to pójść i to właśnie obczaić, czy tam są kotki, tak jak mi pisaliście. Szukamy, gdzie to było. Mamy kotka w kartonie. No oczywiście, kotek musi być w kartonie. A tu jest nawet jakiś pan nietoperz. Ale fajny, złociutki. Tak jakby cały czas spał, ale taki ładny. I co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj wysypisko śmieci. O, coś wzięłam. Gdzie jest kotek? Gdzie są kotki? Jest kotek! Ja tego nie zauważyłam. Jak ja mogłam nie zauważyć kotka? Boże, na nietoperzu się jakimś skupiałam. Dobra, bierzemy Siwka. A few moments later. 6.5 hours later. Okej, Siwek, chodź tu. Innym podziękujemy. Jest plecak z kotkiem. I napisaliście mi, że cokolwiek mam ochotę, ja sobie po prostu mogę to brać i zabierać. Za nic nie trzeba płacić. No, idealna gra. Dobra, to weźmy za nim kotka. Zobaczmy ten plecaczek. O, mamy nasz plecaczek. A czy do plecaczka możemy coś włożyć? Ananas. Nope. Nie. Wchodź do ple... Nie tam, do plecaczka. Plecaczek. Czemu nie mogę do plecaczka? A może położę w innym miejscu? Chodź ananas. Dobra, oficjalnie, albo ja czegoś nie umiem, albo po prostu tak się tego nie da zrobić. To odkładamy ananasa na miejsce, które było. A plecaczek mogę ubrać? Nope. Mogę go trzymać w ręce, a na plecki? Nie, chyba tylko w rączce. Ale nieważny jest plecaczek, ważny jest kotek. Kotek... Jak miauczy! Jak się ucieszył, jak go wzięliśmy! No bo jak on na takim śmietnisku żyje, no to on pewnie jest bardzo smutny. A w domku to mu damy jeść. Trzeba coś ugotować dla kotka. Ale zaraz. Na spokojnie, Klaudia, nie rozpędzaj się. Zobaczmy, co tutaj jeszcze w ogóle jest. A te drzwi się otwierają.
Ej, to się wszystko tu otwiera i są ciuszki. Ale nie no, ciuszków nie możemy zmienić, bo my mamy bluzę orionkową. Tu coś jeszcze mamy. Jakie okulary! A można je założyć? Czy tu jest kupa? No to wrzućmy chociaż do śmietnika. Dobra, za śmietnik też może być. A to są okulary? Nie. Czy to jest maseczka? Gdzie jest Siwek? Siwek, chodź tu. Będziemy na tobie sprawdzać, co to jest. Chodź, chodź, chodź. Nie, nie okulary. Siwek, ty chcesz. Siwek, to masz być ty. Odłóżmy na chwilę wszystko tutaj sobie. I co to jest? No ni! Maseczka w grze! No ja nie wierzę. Nie, na razie nie chcemy maseczki. Niech sobie tutaj leży. Tu są jeszcze jakieś... A to po co nam? Jajko! Mam jajko zamiast głowy. Co, chcesz na kolanka? Chodź. No chodź. I... Miusia, ty jesteś kotem, nie szczekaj na mnie. Co to tu jest? Za tym śmietnikiem to wyglądało jak kawałek kiełbasy. Nie wiem dlaczego mi się to tak skojarzyło. Ale to jest jakiś... Czy to jest krokodyl? A czy krokodyla można schować do plecaczka? Nope. Ej, napiszcie mi w komentarzu, czy do plecaczka można chować rzeczy, czy ja czegoś nie umiem, czy po prostu to tak nie działa. Ale dobra, nieważne. Chodź tu, Siwek. Długo będę się śmiała z tej nazwy. Bierz kotka. Bierz plecaczek. Wróćmy do domu, zanieśmy to. Dobra, Siwek. Chodź tu, Siwek. Chodź, chodź, chodź. Mamy Siwka. A to jest ta pani z sushi, która nam ostatnio coś sprzedała. No nie, no to trzeba się chociaż przywitać. Dzień dobry, proszę pani. Pani sushi było pyszne. Dziękuję, że tak mówisz. Bardzo mi miło z tego powodu. Niedługo na pewno panią jeszcze raz odwiedzę, jeżeli chodzi o to sushi. Była przepyszna, jest moja ulubiona. A tak swoją drogą, śmieszny zbieg okoliczności, dzisiaj jadłam właśnie sushi, więc idealnie nam się pani przypomniała. Będziemy w toce też musieli zjeść, ale najpierw... Pyszna. Dobra, mam rybę. Okej, okay, kładziemy ją. No, miało być na stole, nie na podłodze. Dobra, i czy ja ją mogę wsadzić na przykład do piekarni? Klaudia, no to chyba nie przemyślałaś tej sprawy. Nie kładzie się ryby na kuchence, tylko na patelni jak już. Ale wsadźmy ją do piekarnika. Otwórz najpierw piekarnik. No co się z tobą dzieje? Zamknij. Ona się naprawdę tam piecze. Patrzcie, zmienia kolor. Starczy. O, piękna, złocista rybeczka. Chodź tu, kotku. Masz rybkę. Zadowolony. Na bank. Dobra, bierzemy Siwka. I idziemy zwiedzać dalej miasto. Stąd na razie nic nie bierzmy, bo ja tutaj w ogóle nie wiem, o co chodzi. Tutaj co? A, tu już nasz domek i tutaj mamy to miasteczko. I mi dużo osób pisało z was, żeby wejść w ten środkowy budynek, więc wchodzimy. Ile tu jest rzeczy fajnych. O ja, oj, coś ruszyłam. Ale tu jest super. O, i ile jedzonka. No i teraz tak, mam pytanie ja do was. Czy jak chcę wziąć na przykład sobie z tego sklepu, załóżmy, nie wiem, 5 rzeczy, to czy muszę za każdym razem brać jedną do dłoni, zanosić do domku, czy tam ewentualnie do dwóch dłoni, czyli dwie rzeczy na raz mogę zanieść do domku? Czy mogę na przykład zabrać sobie, nie wiem, jakiś koszyczek czy plecaczek i wrzucić tam 10 przedmiotów, wtedy trzymać tylko ten plecaczek i wrócić do domu? Próbuję do tego, bo to wygląda jak koszyk. Wrzućmy jakieś tam obojętne na jakie rzeczy. No dobra, może nie to. Nie tak do końca. Dobrze, pomarańcz mamy, mamy ananas, mamy... O, a nie mogę jednego ziemniaka? Zimniok, chodź tu. Dobra. To mamy, co by się nam jeszcze przydało. No nie. Mleko czekoladowe.
O nie, tego nie odpuszczę. To do plecaczka. W sensie, nie do plecaczka, do tego... Ja zapomniałam, jak to się nazywa, Boże! Ale dobra, weźmy sobie siwka. Chodź tu, siwek. No chodź, chodź, nie wstydź się. I teraz tak, co z tymi pieniążkami mogę zrobić? Jak ja je przeciągnę... Dlaczego ona zjada pieniądze? Czy mi to coś daje? To mi się jakoś nabija? Jakieś pieniążki w tej grze? Tylko pamiętajcie, żebyście wy nie jedli pieniędzy. W prawdziwym życiu to tak nie działa. Dobra, mamy mleko. Myszka dla Orionka. Taką jak on ma, tylko że on ma czarną. Ale to i tak kupimy dla naszego nowego kotka. Dobra, wróćmy do domku, wypakujmy naszą torbę i zobaczmy, czy nic nam się nie uciekło i pozwiedzajmy jeszcze coś. I mam nadzieję, mam naprawdę nadzieję, trzymam kciuki, żeby te wszystkie rzeczy, które wzięłam, były. To wtedy zabierzemy naszą pustą siateczkę i pójdziemy jeszcze w jakieś inne miejsce. Zobaczymy. Dobra. I teraz... Myszka! Jest myszka! Kotku, a czemu ty siedzisz dalej w kuchni? O! A czemu ty siedzisz na moim stole? Dobra. Mleko. Tak, mleko czekoladowe. Do lodówki, żeby się nie zepsuło oczywiście. A few moments later. Torbę na razie może zostawmy... Albo nie. Na wszelki wypadek wezmę, bo jak znajdę coś fajnego, lepiej niech będzie. Dobrze, i tu jeszcze mamy... No do teatru nie, ale weźmy to. Co tutaj jest? Jakiś fryzjer? Może będą nowe fryzury? Ile kolorów! Ej, ale to nie bierzmy siwka, weźmy jakąś inną postać na chwilę. Zróbmy inaczej. Jesteśmy u fryzjera, zaufajmy mu, tak? Witam pana bardzo, dzień dobry. Ja bym chciała coś fajnego. O, mam tutaj już pieniążki przyszykowane. Możesz zrobić mi coś, szalonego. Dobrze, więcej już nic nie musisz mówić. Usiądź, zrelaksuj się, a ja wszystko zrobię za ciebie. Teraz zdejmujemy czapkę, no bo jak u fryzjera w czapce. Dobrze, ja wiem, że ty masz pieniążki, ale na razie je odłóżmy. No i teraz nasz fryzjer niech zrobi magiczną robotę. Jeszcze chwila i będzie wszystko gotowe. Jaki kolor byś chciała mieć na swojej głowie? Mam teraz niebieski, to może zróbmy... różowy. Tak, różowy będzie dobrze. Daj mi chwilę, a będziesz zachwycona tym, co zrobiłem. I teraz różowa farba, raz. Ale jeszcze nie możesz spojrzeć w lustro. Zobaczysz na sam koniec efekt mojej ciężkiej pracy. Zapraszam panią do tej maszyny. Już idę, idę. Na którą mam usiąść? Tutaj na tą, najbliżej mnie. Dobrze? 2000 years later. O ja! Jakie piękne włosy! Dziękuję bardzo panu. Nie ma sprawy. Polecam się na przyszłość. No na pewno tutaj wrócę. Wizyty u fryzjera mamy już za sobą. Co jeszcze tutaj jest? Tutaj jest naprawdę dużo tych budyneczków. A tu nie można nic kliknąć, tylko ten na środku. A dlaczego to tak? Tutaj też nie mogę nic poklikiwać. No dobra, to wróćmy do tego jednego, w którym można. Tu jeszcze nie byliśmy. Ten budynek w ogóle, jak on wygląda? Ciuch. Tak, w końcu coś dla mnie. Tylko, że my mamy tą bluzę orionkową. Kurczę, no. No ciuchów nie chcę zmieniać na tę bluzę orionkową. To jeszcze teatr? Zwiedzimy ten ostatni budyneczek? No bo też, no nie oszukujmy się, jeżeli mam jakoś grać tą grę, to muszę przynajmniej wiedzieć, co tutaj jest, nie? Okej, tutaj mamy... kino... nie, teatr. Ile strojów jakiś. Tutaj jest pan ciastek. Czy tylko mi się on kojarzy jak ten... taki pierniczek w kształcie ludzika, jakby on był? Może za bardzo lubię słodycze i dlatego to tam widzę, ale... Ej, a co to tutaj takie? Wystrój nam się zmienia. Tutaj można nagrać sobie samemu jakąś sztukę. O ja, ale to jest fajne. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli, to kiedyś może nagramy taki odcinek specjalnie właśnie z tego teatru, gdzie zagram różnymi postaciami jakąś historię. To byłby fajny pomysł, myślę. I teraz tak, sprawdzamy. Tu
byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy, tak. I czy tutaj, no tutaj jest ten jeden, tylko budynek, do którego mogę wejść. Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest tak, że tylko do tego jednego budynku można wejść, a nie wiem, tam z czasem odblokują mi się kolejne, czy za nie trzeba zapłacić, czy po prostu te inne budyneczki, dokładnie o, na tej mapie, no to wszystkie dookoła. O, te wszystkie dookoła, to czy tylko ja nie mogę w nie wejść, czy to po prostu tak jest? Okej, to ta nasza torba się nam dzisiaj nie przyda. Zostaw ją, Siwek. O, tu ją położymy, jest ładne miejsce. I teraz chodźmy. Dobra, ostatnia rzecz, którą dzisiaj testuję. Co się stanie, jak położę sobie tutaj chlebek, ananas do warzyw powinien iść i na przykład jedno jajko. I to się jakoś łączy? Dobra, okej, to jeszcze jedną rzecz testujemy. A jak się kurczaka położy i na przykład jajko na niego? To akurat jest dziwne, nie? Że łódko z kurczaka z jajkiem, no ale nieważne, dobra. Taka, 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 mył będzie tak. A jednak nie. A, może wodę bym odkręciła, no tak. Bo na szybko mi by się przydała jakaś piżamka. Bo tak spać w tej bluzie? Jaką piżamkę tu dać? Nie, taką koszulkę nocną. Nie, ja bym chciała taką fajną piżamkę. O ja, tu jest ładniejsza torba na rzeczy. Nie, to bierzemy tą koniecznie. A tutaj co jest? A tu są chyba piżamki. O, chmurki może być. Dobra, i teraz bierzemy szybko naszego siwka. Póki się nie przeziębi, bo mam mokre włosy. Trzymaj to wszystko, Siwek. I wracamy do domu, przebieramy się w piżamkę. Dobra, okej, plecaczek możemy odłożyć, torbę też. Ja już wypakowałam te piżamki. I jak tu się przebrać, to po prostu przeciągam? Nie, złożyło się za mną. A te są jakieś mniejsze, te większe, ale zróbmy to. I jeszcze nakarmę nie tym, karmą. Tym razem karmą naszego kotka. Jak nazwać kotka? To tak jak ostatnio pisaliście mi w komentarzach nazwę dla mojej postaci, to teraz piszcie koniecznie nazwę dla kotka. Kotek idzie spać, Siwek też się kładł spać. Ale mi się jeszcze nie chce. Ale jest już późno i musisz. Ale no ja naprawdę jeszcze chcę pooglądać telewizję. Pooglądasz następnym razem, spokojnie, to na pewno nie jest ostatni odcinek, więc połóż się spać, bo też dzisiaj dużo zwiedziłaś. No dobra. Dobra, Siwek nam już śpi, to gasimy lampeczkę. No i dzisiaj naprawdę dużo zwiedziliśmy w tej grze, dowiedzieliśmy się wielu rzeczy. Myślę, że następnym razem już sobie tak bardziej pogramy na zasadzie, że już konkretnie gdzieś pójdziemy, zjemy coś, pójdziemy może na jakiś film, więc skoro Siwek już śpi, kotek już śpi, wyłączę telewizor i mogę, myślę, też położyć się tak jak Siwek już spacił i poczekać do kolejnego odcinka Stoki. Tak, to jest dobry plan. A następny odcinek Stoki, z racji tego, że te łapki tak szybko idą pod tym odcinkiem poprzednim, to zróbmy tak, że jeżeli pod tym odcinkiem będzie 1200 łapek w górę, co na pewno Wam się szybko uda wbić, to będzie wtedy kolejny odcinek Stoki. To wszystko, co dla Was miałam w tym odcinku, ale nie przejmujcie się. Jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 1200 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek Stoki. Mam nadzieję, że pójdzie Wam to tak szybko jak ostatnio. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!